Nazywam się Monika Bienias, mieszkam w gminie Poświętne we wsi Czubajowizna. Zajmuję się działaniami strażniczymi. Jestem również członkinią Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Działania strażnicze w moim odczuciu jest to takie poznawanie tego, czym zajmuje się samorząd. Dowiadywanie się pewnych rzeczy tak na spokojnie, co zamierza robić pan wójt wraz z radnymi, jakie działania zamierzają podejmować, czy one będą dla nas dobre, czy będą dla nas złe, ile będą nas kosztowały i kiedy będą zrobione. Generalnie mówiąc o gminach wiejskich, to wsie pozostawione są same sobie. W gminie wiejskiej da się zauważyć, że nie wszystkie realizowane potrzeby są realizowane pod kątem wszystkich mieszkańców. Wójt i radni realizują raczej swój plan, jakiś założony z góry, pomijając bardzo małe, ale bardzo ważne potrzeby dla wsi. Przyglądając się działaniom władzy, możemy dostrzec, że nie zawsze to, co robi władza, jest nam koniecznie potrzebne. Przykładem może być takie działanie, gdzie we wsi, w której nie ma oświetlenia ulicznego, w ogóle nie ma ulic i asfaltu, nie ma rowów, wójt wybudował w lesie, w centrum lasu, plac zabaw za 110 tysięcy złotych. Działaniami strażniczymi zajmuję się od 2013 roku, ale to też nie dla zabawy i nie bez powodu, ponieważ w poprzedniej kadencji radni wyodrębnili z budżetu gminy Fundusz Sołecki, czyli to fajne narzędzie, gdzie mieszkańcy mogli decydować na zebraniu wiejskim, co za te pieniądze będzie u nich robione. No ja z taką niecierpliwością czekałam tego zebrania, na którym to przyjdą ci pierwszy raz mieszkańcy, a mieszkam 18 lat we wsi i nigdy nie byłam na żadnym zebraniu, pomimo tego, że sołtys i tak w statucie ma, żeby te zebrania organizować, nigdy ich nie było. Czas, termin zebrania minął, wszystko minęło i podobno to zebranie się odbyło. Tylko teraz mówię, gdzie to sprawdzić, gdzie ono było, czy jakie są dokumenty wytworzone z tego zebrania. No i owszem, okazało się, że zebrania co prawda nie było, dokumenty były wytworzone, że rzekomo byli mieszkańcy, była lista obecności, wszystko było ustalone i pieniądze wtedy, pamiętam, przeznaczono na wysypanie, utwardzenie odcinka drogi koło pani Sołtys. No i wtedy przyszedł czas, jak mam rzeczywiście sprawdzić te dokumenty, czy ja mogę je obejrzeć, co to są za dokumenty. Zachodziłam w głowę bardzo długo i dzięki właśnie sieci obywatelskiej, którą odnalazłam w internecie, dowiedziałam się, że to jest informacja publiczna, że mogę pójść, obejrzeć, że mogę dostać kserokopię, że mogą mi to przysłać na maila i w ten sposób dowiedziałam się, na co zostały wydane pieniądze i kto o nich zdecydował. Problemem, który widzę w mojej gminie, jest to, że władza nie komunikuje się z mieszkańcami, nie organizuje zebrań wiejskich. Nikt się nie pyta mieszkańców, co jest dla nich potrzebne. Działanie strażnicze to nie jest tylko zdobywanie czegoś, jakichś inwestycji dla mieszkańców. Jest to też zdobywanie informacji, uczestniczenie w tym życiu całej tej gminy, nagrywanie komisji czy nagrywanie sesji, żeby mieszkańcy mogli oglądać, czym zajmują się ci wybrani przez ich radni, jakie decyzje tam zapadają. Dzięki takim obserwacjom i tym, że mieszkańcy będą posiadać pewną wiedzę, będą mogli realizować, naciskając na tą władzę, ale już nie pojedynczo, tylko grupowo, na rzeczy, które są im jak najbardziej potrzebne. To, co poprawi jakość ich życia, a nie to, co poprawi jakość życia wójtowi i radnym. Wobec działań Urzędu Gminy jesteśmy w zasadzie bezradni. Możemy składać petycje, pisać wnioski. Jednak najważniejszym decydentem potem, kto tą władzę będzie, kto nią zostanie, mają głos mieszkańcy. Dlatego ja staram się pokazywać mieszkańcom, zarówno w dokumentach, jak i nagrywając sesje oraz komisje, czym zajmują się ich radni i wójt, którzy zostali wybrani przez nich w wyborach bezpośrednich.
możliwość nagrywania i pokazywania mieszkańcom takich sytuacji i tym, czym się zajmują radni, ma też przełożenie w życiu takim codziennym. Niektórzy spotykają mnie i pytają: o Monika, znowu coś tam radni nie dali, ale o co chodzi dokładnie? Więc staram się rozmawiać i zwyczajnie tłumaczyć, że to był tak twój radny, on nie chce, żebyś miał na przykład pieniądze z Funduszu Sołeckiego dla swojej miejscowości, że z panem wójtem postanowili inaczej, że przekażą, że zrobią z tego zupełnie coś innego, mimo tego, że masz prawo, żeby te pieniądze były u ciebie w sołectwie wydane i decydować o nich miałeś ty prawo, tylko i wyłącznie ty. Ludzie patrzą i dopytują i myślę, że poprzez to będą podejmować w przyszłych przynajmniej wyborach jakieś inne decyzje. Inaczej decydować, kto będzie ich reprezentował w tej radzie i kim innym być może zostanie wójt, który w obecnej chwili widzą, że nie ma z nimi żadnego kontaktu i radni również się z nimi nie kontaktują i nie pytają o potrzeby. Spotkanie z Nikodemem i Kamilą trwało co najmniej 3 godziny. Rozmawialiśmy naprawdę na różne tematy, od komisji, od szczegółów sesji, poprzez potrzeby wsi. To lustro, przez które tak nie do końca wszystko widać, bo w samorządzie tak nie jest, że tam zupełnie nic nie widać, nic nie działa. To przyzwoicie całkiem w niektórych punktach działa, tylko jest do poprawy. I to lustro tak naprawdę symbolizuje to wszystko. W zależności z której strony tam się przejrzymy, to coś tam jednak widzimy. Te czarne paski to taki symbol jeszcze do poprawy, żeby było lepiej jeszcze widać. To bardzo dobrze, że widzimy siebie, bo w zasadzie samorząd przecież tworzą mieszkańcy. Więc patrząc w to lustro widzimy to, co nas powinno otaczać i jak my się odnajdujemy w tym lokalnym życiu i społeczeństwie. To my powinniśmy tam się odbijać w tym lustrze, a nie wójt i cała rada.